I pamiętam, jak byłam dzieckiem, takim jak nasze teraz moje dzieci w zespole, jak mama z babcią te bibułkowe kwiatki mi robiły i wstążeczki z bibuły, i to u nas już było. Potem troszkę ten zaniechał się jakoś ta tradycja, potem były te palmy malutkie, jakieś takie tylko, czy kupione. Ostatnie poprawki? No, ostatni kwiatek. Spadł. To go musimy poprawić. Te 20 więcej lat temu, nagle w Niedzielę Palmową w kościółku można było zobaczyć tylko takie nieliczne palmy, nie za wysokie, takie tylko jakieś miniaturki. Jakoś ludzie zapomnieli, że trzeba tą palmę zrobić taką, jak to kiedyś się robiło, żeby chłopak zwrócił uwagę dziewczyny przez tą wysoką, piękną palmę, a dziewczyna przez tą swoją rozłożystą. I troszkę nas to bolało, że tak to wszystko poszło w zapomnienie. Wiosenne wody stopniejących śniegów płyną rzeką Łękawką przez Gilowice, a pod tamtejszy kościół pod wezwaniem świętego Andrzeja Apostoła zmierzają osoby z palmami przygotowanymi zgodnie z wiekową tradycją tej części Żywiecczyzny. Żadna palma tutaj w okolicy nie byłaby palmą, gdyby nie zawierała wszystkich zimnozielonych roślinek, a przede wszystkim bazie, no i mnóstwo pięknych, kolorowych, bibułkowych kwiatów. To są wszystkie, i później tylko metoda wykonywania, czy to będzie rozłożysta, wtedy na olbrzymiej gałęzi z baziami montuje się jeszcze te wszystkie zieleninki i kwiatuszki. Natomiast chłopska, taka kawalerska, to jest jeden czpień, bardzo wysoki, na końcu bazie i warstwami zieleniny przeplatane właśnie kolorowymi kwiatkami. Kwiatami, z bazią i z zieleniną. Kwiatki, zielenie, trawki różne, kokardki. Po prostu, no wie pan, jeśli chodzi o samą tą moją palmę, to nie trzeba było aż tyle czasu, bo tu nie ma dużo kwiatków. Ale w sumie jak tak pomagamy, wspólnie robimy więcej tych palm, no to najwięcej pracochłonne są te kwiatki bibułkowe. No a potem, mówię, to się już gromadzi w ostatnich dniach ten towar zieleniny najczęściej z ogrodów. Czwartek, piątek ubieramy to. No oczywiście, kwiatuszki starały się gospodynie i dziewczęta przygotowywać w porze, kiedy było więcej czasu w gospodarstwie, bo wiadomo, kiedyś to z gospodarstwa się żyło, więc jesienią, późną zimą wykonywały sobie już kwiatuszki, żeby mieć, jak przyjdzie Niedziela Palmowa. Natomiast wszystkie zieleninki zbierało się tuż przed Niedzielą Palmową, żeby to było świeże, nieuschnięte, żeby palma się nie rozleciała czasami, bo to by było zła wróżba. Także zależy, jaką palmę się robi. Można poświęcić w jednym popołudniem, zrobić przepiękną palmę. Myśmy już doszli do dużej wprawy, że wykonujemy te palmy naprawdę dosyć szybko. Kawaler, ale tu jest kawaler, mamy to razem. Że tak powiem, wykonywaliśmy to w gronie zespołu Dolanie, jako podtrzymujący tradycję związaną właśnie z Niedzielą Palmową. Pogasisz pragnienie, przyda wodą Chryste, ludu kapłański, ludu królewski. No to jest strój z Żywiecczyzny, ale jest to strój dolański, czyli reprezentujący folklor podmiejski tej części Polski. Niektóre elementy, jak na przykład ten kaftan, jest podobny do bruslika góralskiego, ale no, czyli jakby nawiązywał do tych stron, ale cała reszta stroju to już jest tak bardziej, bym powiedział, pod folklor lachów krakowskich. Zgromadzenie święte,
duszy, śpiewaj Twemu Panu. W zachowaniu tradycji związanych z Niedzielą Palmową ważną rolę odgrywają zespoły regionalne Dolanie i Gronicki oraz miejscowy gminny ośrodek kultury, który wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Kultury z Bielska-Białej od 19 lat organizuje konkurs palm wielkanocnych. I bojąc się właśnie tego, że będą dominowały już tylko i wyłącznie nie wiadomo skąd przywiezione gdzieś ze wschodu słomiane jakieś wyroby palmopodobne, ja to nazywam, postanowiliśmy zrobić konkurs, wiadomo jak konkurs to rywalizacja i wtedy można było przywrócić poprzez wcześniejsze warsztaty, na których pokazywaliśmy jak się te palmy robiło i jak je należy zrobić, żeby one były prawidłowe. Nice.